Słuchajcie, moi drodzy, ja, czyli wieśniak ze Szkocji, jak niektórzy mówią, myślałem, że to jest parkomat, że muszę tutaj zapłacić. I słuchajcie, szukam tutaj jakiegoś otworu, czy jakiejś możliwości wrzucenia monet, tak, żeby zapłacić, albo szukam miejsca na kartę i biorę to. Kurde, trwało to jakieś 30 sekund, że dopiero się kapłem po 30 sekundach, że to jest stacja ładowania samochodów elektrycznych. Także widzicie, jaki ze mnie jest wieśniak. Właśnie to jest cel naszej dzisiejszej, no, takiej małej podróży, bo jechaliśmy tu 20 minut. To jest kaplica w Roslin, Roslin Chapel. Także ktoś, kto czytał książkę Dana Browna albo oglądał film z Tomem Hanksem, no to jest właśnie ta kaplica. Jesteśmy w miejscowości Roslin, jest to mała wioska w Szkocji, a to jest kaplica Roslin, właśnie ta słynna kaplica, która Wam się pewnie teraz kojarzy z filmem, z Tomem Hanksem, z powieścią Dana Browna, Kot Leonardo da Vinci i właśnie dobrze kojarzycie. Tutaj jest wejście, można wykupić bilet i zwiedzać ją od środka. No właśnie jak oglądałem po raz pierwszy ten film, a wcześniej czytałem powieść Dana Browna, to wyobrażałem sobie, że ta kaplica jest jakaś taka bardziej majestatyczna, większa przede wszystkim, ale i tak mi się bardzo podoba. Podoba mi się architektura, podobają mi się zdobienia. Początkowo ta kaplica, no ta kaplica została w ogóle w XV wieku zbudowana. Początkowo miała być to kolegiata świętego Mateusza. Obecnie jest to kościół protestancki, a tak naprawdę no, najbardziej jest znana właśnie dzięki filmowi z Tomem Hanksem i powieści Dana Browna. No i tak jak mówiłem, znajduje się w małej wiosce Roslin, niedaleko Edynburga. Ja tutaj jechałem 20 minut od mojego miejsca zamieszkania. Mieszkam w centrum Edynburga. Wioska malutka, jak każda inna wioska. I ta kaplica właśnie, która chyba najbardziej rozsławia tą wioskę. Ale zobaczcie tutaj widok z poziomu kaplicy na dolinę, jest super, jest naprawdę pięknie. No teraz tego nie widać, no bo jest taka pora roku, jaka jest, tak? To wszystko jeszcze jest szare, nie kwitnie. O, kaplica Roslin skrywa w sobie wiele tajemnic ponoć. Według legend tutaj gdzieś jest zaginiony, schowany, ukryty skarb templariuszy. No ciekawe. Każda legenda ma ziarno prawdy. Zobaczcie na te wieżyczki, ta architektura, ona przywodzi na myśl podobno style masońskie. No chyba coś w tym jest. Popatrzcie sobie jeszcze troszkę na tą kaplicę. Tak jak mówiłem, architektura ma się kojarzyć właśnie z takimi, z tradycjami masońskimi i chyba tak jest. Nie dziwię się w sumie, że ona zainspirowała Dana Browna do napisania książki i później twórców do po prostu zekranizowania tej książki. Także tutaj Tom Hanks był, odwiedził tą małą wioskę szkocką. A ja chciałem powiedzieć, że ja jestem Marcin, wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Ja tutaj prowadzę vlog z Wielkiej Brytanii. Z Wielkiej Brytanii, nie o Wielkiej Brytanii, bo o Wielkiej Brytanii to wskazywałoby na to, że ja się ograniczam tylko mówieniu o Wielkiej Brytanii. Ja owszem, podaję tutaj różne informacje dotyczące życia w Wielkiej Brytanii, pokazuję to życie z mojej perspektywy. No i stąd właśnie prowadzę vlog i tu jest moja baza wyjazdowa do realizacji moich pasji, czyli podróży, więc będę Was zabierać w podróże. No i nadal będę mówić o Wielkiej Brytanii, będę pokazywać to życie w Wielkiej Brytanii, będę podawać różne informacje. Troszkę też o biznesach, które tutaj robię, Wam powiem, może komuś coś podpowiem, kto mieszka w Wielkiej Brytanii, może ktoś będzie miał ochotę sobie dorobić do wypłaty albo zająć się jakimś biznesem. To jest parkomat, że muszę tutaj zapłacić i słuchajcie, szukam tutaj jakiegoś otworu czy jakiejś możliwości wrzucenia monet, tak, żeby zapłacić, albo szukam miejsca na kartę i biorę to. Kurde, trwało to jakieś 30 sekund, że dopiero się kapłem po 30 sekundach, że to jest stacja ładowania samochodów elektrycznych. Także widzicie, jaki ze mnie jest wieśniak.